Cześć, z Muzulf. Świątynia to świątynia. Mamy do zabicia, tutaj trochę leży ludzi. Nie tyle co ludzi, co jakiś. Czym ty mnie atakujesz? Ale się najpierw leczyć, a potem dopiero ich zaatakować. Chociaż ten już mnie chce atakować. Wymagany klucz. No to szukamy klucza. No to szukamy klucza, którego nigdzie nie widzę. To jest słom. Niedobrze. Niedobrze, chyba że klucz. To też jest klucz? Prawie. To chyba jednak jest za daleko. Otworzyłem mistrza. I co z tego, jak tu nie ma klucza? Muszę tam iść.
tu. Stąd przyszedłem, czy nie? Nie mają do siebie tego, że się zamykają. Albo tu byłem. Widzicie, to samo po nas zostanie. Roboty. Chociaż chciał, nie chciał, przyznam, że nie mam żadnego pojęcia, czemu takie ruiny miałyby służyć. Nie wiem po prostu. Świątynia. Znaczy, jeszcze to jest takie rozległe, że no. Poprzedni cały odcinek. Się tu bujaliśmy. No nie, no. Gavros? To ty? Już prawie straciłem nadzieję. Otworzę drzwi. Co? Co tutaj robisz? Co się stało z Gavrosem? To Falmerowie, tak? Niech będą przeklęci. Wszystko zniszczyli. Jeśli nie ma Gavrosa, wszystko stracone. Miał wrócić z kryształem. Bez niego cały nasz wysiłek na nic. A ty? Jeśli jesteś tu, by zdobyć skarb, wiedzę czy cokolwiek innego... Obawiam się, że tracisz tylko czas. Za pierwszym razem nie zadziałało. Mówiłem Gavrosowi, ale nie słuchał. Nie, wcale nie będzie za zimno, mówił. A nie mówiłem? Miałem rację. Był źle zogniskowany, gdy tu doszliśmy. Zimno wszystko wypaczyło. Gavros zabrał kryształ z powrotem aż do Syrodi. Zostawił nas tutaj, abyśmy bronili ruin przed Falmerami. To genialny pomysł, naprawdę. Głównie mój, choć Gavros go sobie przywłaszczył. Tajemnica. Oficjalne sprawy synodu. Nie mogę o tym mówić. Jestem tutaj w oficjalnych sprawach Wielkiej Rady Synodu. To wszystko, co potrzebujesz wiedzieć. O to samo mogę spytać ciebie. Biegasz samopas po tak niebezpiecznym miejscu. Naprawdę? Cóż... Obawiam się, że ci w tym nie pomogę. Żeby cokolwiek zrobić, potrzebuję kryształu, a nie mam go. Masz... Jakim cudem? Dość! Dość! Nie wiem, kim jesteś, ale chyba dzięki tobie ten mały projekt został uratowany. Tak właściwie... To kim ty jesteś? Jesteś, prawda? Savos nawet nie udzielił nam audiencji, kiedy do ciebie przyszliśmy. A teraz ty przychodzisz tutaj i chcesz czegoś ode mnie? Mówię ci, nie podoba mi się to. Ale dzięki tobie jestem cały, więc póki co może przymknę oko na przeszłość. Chodź, wszystko wyjaśnię ci w drodze. Nieważne, jak przedstawiał wszystko Gavros. To był mój pomysł. Rada się o tym dowie, kiedy wrócę. Ja pierwszy wpadłem na pomysł użycia tego... pryzmaskopu.
Nie wiem, jak to nazywały krasnoludy. Pewnie i tak nie da się tego wymówić. Wszystkie nasze badania wskazują na to, że zamierzali rozpracować naturę boskości. Ta cała maszyneria była zaprojektowana po to, by zbierać światło z gwiazd, a potem... Sam nie wiem, jakoś je rozpraszać? Wpadłem na to, żeby zamienić jeden z kluczowych elementów konstrukcji na nasze kryształy ogniskujące. Całe miesiące zaklinania na to poszły. Mam nadzieję, że tym razem nic im się nie pomieszało. Czyli... Mają solary. Mają roboty. Krasnoludy mądrale. Jest. Wspaniałe, prawda? Żeby uruchomić to ponownie, trzeba było niesamowitego wkładu pracy. Mam nadzieję, że było warto. Włóż kryształ do środkowego przyrządu i zaczynamy proces ogniskowania. Gdzie? Teraz kryształ musi być zogniskowany. Stworzono go bardzo daleko stąd. Wiemy, że trzeba nanieść pewne poprawki. Ocieplanie lub ochładzanie kryształu spowoduje, że rozszerzy się lub skurczy. To z kolei zmieni sposób, w jaki przechodzi przez niego światło. Aby tego dokonać, musisz użyć odpowiednich czarów. Jesteś z Akademii, więc sądzę, że je znasz. Tutaj powinno gdzieś leżeć kilka książek na temat podstaw magii. To w razie, gdyby twoja praktyka w Akademii nie spełniała nawet tych standardów, o których słyszałem. Do wiesz co, aż... razu. Kumam już. Nie. Nie wiem, czekaj, to jest źle zawiskowane jak nic. Ale sobie najpierw zapiszę. Tu mi się podoba. Tu mi się też podoba. A ostatnie w co uderza? Okej, to mi się podoba.
Nie jeszcze daleko. Jeszcze jeden. Lata pracy w końcu zaowocują. Ale cóż to? Te wyniki powinny być zupełnie inne. Ta projekcja powinna być rozświetlona niczym nocne niebo. Coś wytwarza niesłychaną ilość zakłóceń. Wygląda na to, że to coś w zimowej twierdzy. W co ty pogrywasz? Czy to jakaś próba sabotażu? Co to jest? Co tu się stało? Czy wiesz, co my tutaj usiłowaliśmy zrobić? Czy jesteś tu, by się upewnić, że twój plan zadziałał? Że nasz wysiłek poszedł na marne? Ajajaja. Wytłumacz się! Coś nie tak? Nie tak? Wszystko jest nie tak! Wszystko! To, co trzymasz w twojej akademii, zupełnie zakłóciło naszą pracę! Jak to się stało? Po prostu spójrz! To powinno być jaśniejsze niż niebo, a nie jest! Najwyraźniej w jakiś sposób masz na to wpływ! Albo... masz w swojej akademii pewien przedmiot, czyż nie? Coś wyjątkowo potężnego, wykraczającego ponad to, czego się spodziewam. Co to jest? No cóż, tego nie brałem pod uwagę. Jeśli weźmiemy to pod uwagę, wyniki mogą się stać bardziej zrozumiałe. Szukasz czegoś, prawda? Laski Magnusa. Nawet jeśli usiłujesz zrujnować moją pracę, mogę się jeszcze czegoś nauczyć. Nie mogę wyjaśnić ci szczegółów. Wyjaśniając, musiałbym przed tobą odkryć wiele zbieranych latami tajemnic synodu. Poza tym wątpię, czy zrozumiesz te wszystkie techniczne szczegóły. Kojarzysz planetarium w cesarskim mieście? To ono stanowiło inspirację dla tego pomysłu. Zamiast odzwierciedlać niebo, odzwierciedlamy całe Tamriel, a potem ujarzmiamy ukryte energie, żeby nałożyć pozycję. Najważniejsze jest to, że cały ten projekt ma na celu odkrycie źródeł potężnej magicznej mocy. Rzecz jasna tylko po to, by lepiej chronić cesarstwo. Koniec końców poznaliśmy jedynie dwa miejsca. Jednym z nich jest twoja akademia. Faktycznie. Ten drugi to może być tylko labiryntian. A zatem, magu z zimowej twierdzy, wbrew twym intencjom udaremniłem twoją podstępną grę. Nawet jeśli wszystko, co mówisz, to kłamstwa, wiem, że masz w zimowej twierdzy coś, czym Rada Synodu byłaby bardzo zainteresowana. Świetnie. Idź do labiryntianu szukać swojej laski. Ja mam zamiar wrócić do Cyrodiil i dostarczyć Radzie pełen raport. To jeszcze nie koniec, zapewniam cię. Odbiło mi? Odbiło mi? Troszeczkę. Myślę, że odkryłem więcej niż się spodziewałem. Twoje oszustwa mnie nie zmylą. No, tak. Prawdopodobnie. To znaczy, tak. Na pewno tak, ale teraz to bez znaczenia. Bo wiem, że trzymasz coś o wiele bardziej istotnego w Akademii. Rada zostanie o tym poinformowana. Dowiedzą się, co zamierzasz. To już chyba wszystko. Masz to, o co ci chodziło, czyż nie? No to wracaj do swojej akademii. To już chyba wszystko. A jak stąd jakoś szybciej wyjść? Da się? Czy znów będę musiał się ruszać po całych tych wszystkich labiryntach? Daleko? Nie tak daleko. No i tam od razu się zimowej twierdzy. Co jest? Właśnie nie mogę się ruszyć.
Co jest grane? A. Jak na razie jesteśmy zadowoleni z twoich starań, ale czeka nas czas próby. Musisz wrócić do Akademii. Otrzymasz wezwanie do podjęcia błyskawicznych działań. Masz temu sprostać i odkryć, na co cię stać. Podążasz właściwą ścieżką i zatriumfujesz. No, to wracamy do Skyrim, wracamy do lodowej twierdzy, zimowej twierdzy, do Akademii Magów. Zobaczymy, co tam jest grane. Chyba będzie dobrym wyborem, jeśli wybierzemy właśnie zabawę z cesarstwem i zabawę z gromowładnymi. No co, będziemy mogli tych i tych bić. I zostanę królem. Małe szanse, ale pomarzyć można. Nie wiem, ile to będzie trwało, ta seria. Serio, to będzie już chyba, jakby was nie oszukać, 2, 4, 5, 6, chyba 25 albo 26, a może 24 odcinek, sam nie wiem. A tu nic, nie jesteśmy prawie do przodu. Tak, lecimy do Akademii Zimowej Twierdzy. Walka dwóch smoków to tak naprawdę debata na śmierć i życie. No spoko. Wczytuj się, jeśli... Pasek magii lub kondycji miga oznacza, że nie można wykonać danej czynności. No to wiemy, bo już nieraz zauważyłem, że jeśli na przykład paseczek nam miga, to on się miga od wykonywania swoich umiejętności. No niestety lipa taka jest, że tak wychodzi. Akademia Magii. Jakby to powiedzieć, ja nie śmiałbym. Wydaje mi się, że czas na zmianę przywództwa w Akademii. Wyglądasz trochę niewyraźnie. Na pewno nie trzeba było zostać w domu w łóżku. Przywracanie to pełnoprawna szkoła magii. Nie daj sobie wmówić, że tak nie jest. Wiem, że tak jest. Przecież no, leczenie to jest najlepszy skill, którego ja chyba korzystam najczęściej i już mam największe więcej punktów w przywracaniu. I jasna magia zniszczenia. Nie wiem. Wygląda to na barierę ochronną, ale kto ją rzucił? Ankano? Jak? Nie obchodzi mnie, co to jest. Macie to zabić. Chcę wiedzieć, co on tam robi. Nie wiem, co on tutaj robi, ale nie ujdzie mu to błazem. Doskonale. Zasugerowałbym, byśmy natychmiast udali się ją odzyskać. Ale chwilowo mamy tu pilniejsze sprawy. Ankano jakimś cudem zamknął się w holu. Coś kombinuje, ale zamierzam go powstrzymać. Pomóż nam dostać się do środka. Robimy wszystko, co w naszej mocy. Dobra. Już.
Czerpię energię z tego. Co się dzieje? Ankano, przestań natychmiast. Rozkazuję ci. Nie zbliżaj się do niego. Wszystko w porządku? Możesz chodzić? Musisz stanąć o własnych siłach. Mamy kłopoty. Ankano robi coś z tym czymś, z okiem. Nie powstrzymamy go. Nie widziałam Savosa od czasu wybuchu. Eksplozja musiała go stąd wyrzucić. Może być ranny. Musisz odnaleźć arcymaga i to szybko. Śpiesz się! Nic mi nie będzie. Potrzebuję chwili, żeby złapać oddech. Odszukaj Savosa. Sam to nic nie zrobię. Gdzieś Savosa, mówisz, się wywaliło? No to udajemy się do Skyrim. No powiem wam, że tak coś czułem, że to jest zdradziecka świnia, którą będzie trzeba kiedyś tam zabić. Ale nie sądziłem, że aż tak szybko. Co się stało? Nic ci nie jest? Co się stało? Na 9 bóstw on jest za to odpowiedzialny? Arcymag nie żyje? Jest coś jeszcze. Coś przydarzyło się zimowej twierdzy. Musi to mieć jakiś związek z tym, co uczynił Ankano. Musisz się tam udać i zapewnić bezpieczeństwo. A teraz szybko. Odszukam Mirabel i zobaczę, czy uda nam się położyć temu kres. Jak to nie żyje? Nie żyje. Arcymag nie żyje! Nie żyje! Broń się! Chyba zostaliśmy zaatakowani. Co tu się dzieje? Ale to już w następnym odcinku. Chociaż pobiegnę. Co się dzieje? Co tam się stało? Jakieś niedopowiedzenie. Nigdy w życiu nic takiego nie widziałem. Cóż, chyba nie powinniśmy tak tu stać. Lepiej coś zróbmy. Chodź, Arnie, ruszajmy. Musimy? Oni by nawet palcem nie kiwnęli, żeby nam pomóc. Może jednak żyje, tylko nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie jest. Duchy, dobra. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie Team 2, do zobaczenia, pa pa.